No dobrze, to teraz spróbujmy dual rate. No i zobaczmy to osławione Rattitude. Wow! Działa! Dobrze, to zobaczymy, czy na zmniejszonym dual rate on też by się tak zachowywał. Nie. Do działania prawidłowego Rattitude potrzebny jest dual rate, a właściwie endpointy ustawione na 100%, bo przy 80 flipy nie wychodzą. On tak jakby chciał się składać, ale nie do końca. Jeżeli włączymy z powrotem dual rate na 100%, bez żadnego problemu. A teraz krzywa gazu na 100%. Aż go skręca. Zmniejszymy mu trochę tego gazu. Jak widać, w kolebie go trochę, ale ma na tyle nadmiaru mocy, żeby z VRS-a ewentualnego wyjść przy opadaniu.
ale oddaj tę trawę. No tak, flipów za nisko nie robimy. No. No to już się pakiecik kończy. No dobrze. To mamy czas 10 minut prawie zabawy, biorąc pod uwagę, że wcześniej jeszcze troszkę były dwa punchouty poza filmem. To uważam, że jak na taką zabawkę to jest naprawdę niezły wynik.